Ostatnio content muzyczny bardzo wam się spodobał i miał bardzo dobry odbiór. Dzisiaj też sobie zrobimy, słuchajcie, content muzyczny, ponieważ zrobimy sobie banger, pokażę wam, jak zrobić taki rap, pokażę wam, jak zrobić to, żeby było tak, żeby nawet fajnie brzmiał rap. Ostatnio robiliśmy go w 10 minut, dzisiaj nie mamy limitu czasowego, dlatego pokażę wam krok po kroku, jak to zrobić. Na początek potrzebujemy tekst, czyli ja mam napisany tekst, najlepiej swój, żaden kradziony, ani nic, żeby mieć z tego satysfakcję. No i żeby potem nie było spin, na pewno program do tego, ja mam Reapera. Można też mieć jakiekolwiek inne programy, czyli Adobe Audition, Ableton, no Ableton jest akurat płatny, ale jest wiele tych programów. Bez bitu niestety to nam nie wyjdzie, bo będzie dla sucho ten wokal, no wpisujemy free beat, ponieważ chcemy, żeby był za darmo. Ja sobie taki fajny beat happy znalazłem, no i generalnie taką wygląda, tu się wchodzi. O. Tak, wpisujemy YouTube MP3 konwerter. Proszę bardzo. Kopiujemy link, Ctrl-C, pyk, Ctrl-V, szukaj. Mamy MP3. Bierzemy najwięcej, ile tylko się da, tych giga. Ten ściąga nam w tym momencie konwersja. Klikamy pobieranie. Wpisujemy audio key chain. Wstawiamy tutaj naszego bita i wtedy znajdzie nam tonację do autotuna, czyli do takiej wtyczki, która jest bardzo, bardzo ważna. BD, czyli słuchajcie, dajemy insert new track, tak najlepiej z 3 insert new tracki dajemy, ponieważ tu będzie bit, tu będzie wokal, tu będą podbitki. Bierzemy to tutaj, tutaj dajemy tego bita, to nam kopiuje, mamy pięknie. Także słuchajcie, działa doskonale. I w tym momencie wchodzimy tutaj w FX i dodajemy wtyczki autotune, słuchajcie. I w tym momencie mamy ustawionego autotuna. Nie wiem, czy chcemy być ambitni, czy wykręcamy tego autotuna na maksa. Można go wykręcić na maksa, on w tym momencie będzie wykręcony na maksa, słuchajcie. Jeżeli tak go zrobimy, ale nie wiem, czy będziemy bardziej ambitni. Ja bym chciał, słuchajcie, być bardziej ambitny i nie wykręcać tego autotuna na maksa. Czyli damy sobie w taki sposób, żeby ten autotune nie był po prostu wykręcony na maksa. Dajemy low mail. No i przechodzimy do kolejnej wtyczki. DC1A3. Generalnie te wtyczki się pobiera z internetu, jest bardzo łatwo. Dajemy sobie tak na 1. I tutaj dajemy sobie tak na 4. Kolejną wtyczką u mnie zawsze jest, słuchajcie, Nektar 3. Tutaj już w sumie możemy zamknąć. Nektar 3. Izotope. Tutaj już w sumie, żeby tą wtyczkę ustawić, to trzeba troszeczkę pośpiewać, czyli jakby mamy tutaj w sumie relays i tak dalej, ale no i tutaj już tak jak mówię, trzeba troszeczkę pospiewać, czyli dajemy Vocal Assistant, Assist, Next, Modern. No i tutaj trzeba splayować. Lecimy sobie, zostaw łapkę w górę, śpiewamy je. Nagrywamy sobie traczek. Halo. Tra la 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 la. Dobra. No i wchodzimy, słuchajcie, w RQ. I słuchajcie, najlepiej mieć po prostu clear vocals. Ustawia nam się to tak. I już mamy głos. Tra la 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 la. Czyli mamy już jakby głos do śpiewania. Ja mam ten tekst i słuchajcie, będziemy zaczynać. O, widzicie, i tu mi już totalnie nie wyszło, dlatego to musimy wywalić. Okej, nagrywamy jeszcze raz. Także lecimy, słuchajcie. Proszę, nie spina. Aha, co ja zrobiłem? Aha, widzowie! Przecież ja zapomniałem. Kolejny dzień daily i to żadna przesada, ja tylko dzisiaj na jutro poradnik nagrałam z rana. Nati, dlaczego jesteś w ogóle na YouTubie? Nie wiem, może dlatego, że z tego mam fan i to ma pasja jest. Nagrywam codziennie, proszę nie spinaj się, po prostu lubię to, ej. Dobra, to na razie zrobimy, słuchajcie, tak. I zrobimy sobie na drugiej ścieżce drugi kawałek zwrotki. Codziennie, proszę nie spinaj się, po prostu lubię to, ej.
kolejny dzień, montażem bawię się, rozwijam się co dzień, czytam komentarze, motywację dostaję. Lecę sobie dalej i nie poddaję się. Robię ten traczek, umiejętności mam większe, kiedyś czytałem z kartki, dzisiaj płynnie lecę. A ja cieszę się, że wiedzę mogę podzielić się, ja nagrywam to wszystko zajawy czystej. Nie dlatego, że chcę hajs i wyświetlenia, tylko że mam plan, by osiągnąć sukces większy od tego, co mam. Ja dziękuję wam z osobna za każdego suba i lajka, motywuje mnie to jak giga fajny rap. Robię sobie ten track i pozdrawiam was, no bo robię sobie ten track i pozdrawiam was, je. No i dobra. Kolejny dzień daily. Teraz robimy, słuchajcie, podbity. Fix, Ctrl V. No, nam się przekopiowały. I lecimy. Szkoczko! Kolejny dzień daily i to żadna przesada. Tylko dzisiaj robię ten tracze czystej. Nie dlatego, że mam. Od tego, co mam. Ja dziękuję wam. No i pog. Tutaj mamy podbity. Podbity jak zwykle musimy, słuchajcie, ściszyć. I teraz robimy, słuchajcie, coś, co chciałem wam pokazać od początku. Czyli panoramy. Dokładnie tak. To przekładamy sobie w ten sposób. Pyk. Czyli dwa głosy. Czyli to sobie, słuchajcie, damy na lewą słuchawkę. 26%. Pyk. A tutaj ta ścieżka będzie 26% na prawą. No tak, 25%. No dobra, i robimy po prostu tą panoramę, nie? Czyli jakby działa to tak, że jeden głos macie w tej słuchawce i drugi głos w tej słuchawce. I wtedy jest po prostu lepszy efekt. Także pyk. Kolejny dzień daily, to żadna przesada. Ja tylko dzisiaj na jutro poradnik nagrywam z rana. Nati, dlaczego jesteś w ogóle na YouTubie? Nie wiem, może dlatego, że z tego mam fan i to ma pasja jest. Nagrywam codziennie, proszę, nie spinaj się. Po prostu lubię to, ej. Dobra, czyli mamy panoramkę. Pyk, no i zobaczcie, jak to słychać. Kolejny dzień daily i to żadna przesada. Ja tylko dzisiaj na jutro poradnik nagrałam z rana. Nati, dlaczego jesteś w ogóle na YouTubie? Nie wiem, może dlatego, że z tego mam fan i to ma pasja jest. Nagrywam codziennie, proszę nie spinaj się. Po prostu lubię to, tak to wygląda, nie? No i tutaj po prostu nagrywamy znowu. Komentarze, motywację dostaję. Lecę sobie dalej. Jus Maria. Akurat ta panorama jest wyjątkowo Trudna do zrobienia. Serio. Totalnie serio. Nagrywam poradnik i te filmy daję codziennie. Dobra, zająkałem się i tak, słuchajcie. Lepiej tego i tak nie zrobię. Nie zrobię, słuchajcie, lepiej tej panoramy. Ja wiem, ja nie, słuchajcie, to jest... Dopiero... Trzeci raz, jak ja robię tą panoramę, więc proszę, nie hejtujcie w komentarzach. Ja się naprawdę staram. Piosenka jest krótka, ale ja jeszcze bym bardzo chciał nagrać jeszcze raz te podbitki, okej? Okay? Po prostu mi się te podbitki totalnie nie podobają. Ale zrobimy sobie troszeczkę inaczej. Czyli wchodzimy w autotuna, dajemy sobie alto terror. Dobra, wyłączę to na razie. Na teasy, dobra, pitch, gate, EQ. Zupełnie na tych podbitach trzeba porobić takie wyspy lepsze troszeczkę. Pyk, na kompresorze tutaj dajemy sobie pyk. Szkoszko! Kolejny dzień daily i to żadna przesada. Ja tylko dzisiaj na jutro poradnik nagrywam z rana. Nati, dlaczego jesteś w ogóle na YouTube? Nie wiem, może dlatego, że z tego mam pan i to ma pasja jest. Nagrywam codziennie, proszę nie spinaj się. Po prostu lubię to. Kolejny dzień, montażem bawię się, rozwijam się co dzień. Czytam komentarze, motywację dostaję. Lecę sobie dalej i nie poddaję się. Robię ten traczek, umiejętności mam większe. Kiedyś czytałem z kartki, dzisiaj płynnie lecę. Dobra, jeszcze raz nagramy te podbity, bo jest fajny głos, tylko nie potrafię się wbić dobrze, nie? Szkoszko! Kolejny dzień daily i to żadna przesada, ja tylko dzisiaj na jutro poradnik nagram z rana. Nati, dlaczego jesteś w ogóle na YouTubie? Nie wiem. Może dlatego, że z tego mam fan i to ma pasja jest. Nagrywam codziennie. Proszę nie spinaj się, po prostu lubię to. Kolejny dzień, montażem bawię się, rozwijam się codziennie. Tak to wygląda.
Tak, ja troszeczkę zaszalałem, wiem o tym, widzowie. I wiem, że może troszeczkę za bardzo się zabawiłem, bo moje umiejętności nie są tak duże, żeby aż tak ryzykować, ale zobaczymy, jak to brzmi. Przypadkowo wyszedł mi tutaj giga fajny miarę nawet. Słuchajcie. Kurczę, pieczone. Fajny ten. Fajny. Ctrl C, gdzieś to sobie wkleję tutaj. Ctrl V, na przykład to tutaj mam, to sobie gdzieś przesunę, gdzieś wkleję losowo, na przykład tutaj, bo to jest bardzo fajny. Fajny dźwięk, szczerze wam powiem. Na przykład, nie wiem, mogę to wkleić tutaj, tak losowo. O, tutaj gdzieś. O, dobra, no i słuchajcie, lepiej tego nie zrobię. Tak to wygląda, tu jeszcze możemy coś ewentualnie polecić na freestylu. Robię sobie to dalej, nikt mi nie zabroni robić sobie tutaj traku. Może fałszuję trochę, ale auto tym to naprawi za mnie. No bo taki czas, takie chwile. Mnie nie zabroni robić sobie tutaj traku. Ej! Taki tutaj. Fajnie będzie. Brancie. Robię sobie traczek. Bang! No i kurde, tyle. I naura. I ja jestem spełniony w życiu. Ja wam, słuchajcie, dziękuję bardzo za bycie ze mną do końca tego odcinka. Słuchajcie, koniec będzie. Ja się z wami żegnam i zapraszam po prostu do przesłuchania kurde nuty, bo wyszło w miarę chyba fajnie. Ja się z wami żegnam i widzę już jutro. Cześć! Kolejny dzień daily i to żadna przesada. Ja tylko dzisiaj na jutro poradnik nagrałam z rana. Nati, dlaczego jesteś w ogóle na YouTubie? Nie wiem, może dlatego, że z tego mam pan. I to ma pasja, jest, nagrywam codziennie. Proszę, nie spinaj się, po prostu lubię to. Kolejny dzień, montażem bawię się, rozwijam się co dzień. Czytam komentarze, motywację dostaję. Lecę sobie dalej i nie poddaję się. Robię ten traczek, umiejętności mam większe. Kiedyś czytałem z kartki, dzisiaj płynnie lecę. A ja cieszę się, że wiedzę mogę podzielić się. Ja nagrywam to wszystko zajawy czystej, nie dlatego, że chcę hajs i wyświetlenia, tylko że mam plan, by osiągnąć sukces większy od tego, co mam. Ja dziękuję wam z osobna za każdego suba i lajka. Motywuje mnie to, jak giga fajny rap. Robię sobie ten track i pozdrawiam was, no bo robię sobie ten track i pozdrawiam was, Nagrywam poradnik i te filmy daily co dzień. Robię sobie to dalej, nikt mnie nie zabroni robić sobie tutaj tracku. Może fałszuję trochę, ale auto tym to naprawi za mnie. No bo taki czas, takie chwile. No zainstalujemy sobie wtyczki tutaj. No i fajnie będzie. Jak zaśpiewasz ze mną rap, jak zaśpiewasz ze mną track. No bo to ma pasja jest, nagrywam poradnik. No i kończy mi się miejsce na karcie, więc kończę już powoli. I się z wami żegnam na fajrancie. Robię sobie